I wanna hear you say that you only want me. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league. She's like a fantasy, way too real for me. Better just admit that I can't handle it. And when we're getting close, she strikes the perfect pose. Hejka, dzisiaj Wam pokażę coś mega fajnego. Jestem bardzo podekscytowana tym, co dla Was przygotowałam i tym filmikiem całym ogólnie, ponieważ nawiązałam współpracę z Disneyem. Będą to wrotki, przeróbka wrotek z takich basicowych i one nawiązują do serialu Soy Luna, który będzie miał premierę 16 maja w Disney Channel Polska, więc koniecznie włączcie wtedy odbiorniki. I myślę, że opowiem Wam troszeczkę, co to jest za serial i o co w nim chodzi. Soy Luna to wyjątkowy serial dla młodzieży, w którym zobaczycie międzynarodową obsadę, mnóstwo muzyki, miłości i humoru. Główną bohaterką serialu jest Luna, która radzi sobie w życiu tak samo świetnie jak i na wrotkach. Mieszka razem z rodziną, chodzi do szkoły, spotyka się ze znajomymi, ale ma także pracę jako dostawca w niedalekiej restauracji z fast foodami. Luna większość czasu spędza jeżdżąc na wrotkach wzdłuż wybrzeża w Cancun, w wielu innym miasteczku. Słucha do tego muzyki napisanej przez najlepszego przyjaciela Simona. Rodzice Luny dostaną propozycję pracy za granicą, co będzie wiązało się z wyprowadzką z Cancun do Buenos Aires. Luna będzie musiała przyzwyczaić się do nowego życia, chodzić do nowej szkoły, zawiązać nowe znajomości, ale przed tym wszystkim postanawia wybrać się na przejażdżkę po nowej okolicy, gdzie bierze na wrotkowisko, które zmienia wszystko. Pasja Luny do wrotek i do tańca na nowo rozkwitnie, ale nie tylko, ponieważ zakocha się po raz pierwszy, pozna nowych przyjaciół, a także pozna swoją prawdziwą tożsamość. Pamiętajcie, że premiera serialu Soy Luna nastąpi 16 maja w Disney Channel, a ja już Was zapraszam na filmik, którym pokażę Wam, jak można przerobić swoje własne wrotki. Pamiętajcie, że podczas jazdy warto mieć kask i ochraniacze, bo łatwo się przewrócić, a bezpieczeństwo jest cool i trzeba o to dbać. Na początku rozwiązuję i wyciągam sznurowadła z wrotek. Chowam język do środka, aby nie przeszkadzał. Do przerobienia wrotek użyłam papieru ryżowego, lakieru Mod Podge, kleju montażowego uniwersalnego, farby, taśmy, brokatu, jetów, pędzli i koralików. Taśmą zabezpieczam kółka przed osypującym się brokatem. Lakier z funkcją kleju Mod Podge nakładam pędzelkiem syntetycznym na tył wrotek w miejscu szwów na pięcie. Następnie mokre miejsce posypuję brokatem. Najlepiej sprawdzi się tutaj drobno zmielony. Brokat rozprowadzam wklepując go palcem. Miejsca, gdzie są przebicia, dokładam lakier i brokat, aby je wypełnić. Gdy klej zaczął zastygać, zmiotłam pędzelkiem brokat, który się osypał. Poczekałam godzinę i następnie zabezpieczyłam kółka, hamulec i skórę wrotek taśmą, aby uniknąć ich zabrudzenia. Powtórnie użyłam lakieru Mod Podge, nakładając jego grubą warstwę na brokat. Dzięki temu nie będzie mowy o tym, aby brokat się osypywał i dodatkowo będzie zabezpieczony przed ścieraniem. Kolejny etap to malowanie farbą podeszwy. Ja użyłam farby do materiału o lekko gumowym wykończeniu. Spisała się świetnie, jednak musiałam nałożyć jej trzy warstwy, aby idealnie wszystko pokryła. Gdy farba zaczęła zastygać, odkleiłam z wrotek taśmę i skorygowałam drobne niedoskonałości zmywaczem,
i farbką. Tak pomalowane wrotki odłożyłam na noc do wyschnięcia. Następnego dnia, gdy farba wyschła, zaczęłam ozdabiać wrotki kolorowymi jetami, które w niektórych miejscach wymagały przymocowania na klej montażowy. Mój klej jest transparentny, mocno wiążący i elastyczny. Jety przykleiłam na hamulce, na pięcie, a także na kółkach. Papieru ryżowego użyłam do ozdabiania skóry metodą decoupage. Jeśli papier będzie miał postrzępione brzegi, to będzie lepiej wtapiać się w tło. Aplikację przytwierdzam za pomocą lakieru Mod Podge. Papier ryżowy jest trwały i trudno go rozerwać pędzelkiem, w przeciwieństwie do serwetek, które mogłyby zastąpić papier ryżowy. Obrazki wcześniej trochę podbarwiłam flamastrem, aby kolorystycznie bardziej pasowały do reszty. Na koniec użyłam kolorowych koralików, które nawlekłam na sznurówki. Te wrotki mi się bardzo podobają i już nie mogę doczekać się, kiedy je wypróbuję. Jeżeli moje wrotki Wam się spodobały, koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, wpadajcie do mnie na Instagrama, Facebooka i Snapchata, gdzie dodaję swoje filmiki i zdjęcia codziennie, więc zobaczyć, możecie tam spotkać właśnie codziennie. Zapraszam Was tam bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, pa pa! Hej, dzisiaj pokażę Wam, jak można przygotować ozdobne kryształki, które mogą być dekoracją w pokoju. Będą również dobrym pomysłem na prezent na Dzień Mamy. Pomysł zaczerpnęłam z Tumblera.